Prawie 400 osób wzięło udział w pierwszej ostrołęckiej gali wolontariatu, która odbyła się we wtorek 21 lutego w Ostrołęckim Centrum Kultury. Nie zabrakło podziękowań, wspomnień i gratulacji. Gala wolontariatu była swoistym podziękowaniem dla wszystkich osób angażujących się w Ostrołęce w wolontariat. Tych osób mamy w Ostrołęce około 700, także jest to fenomen tak naprawdę na skalę. Organizator gali, Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne, postanowiło nagrodzić ostrołęckich wolontariuszy za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Na dzisiejszej gali chcieliśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w akcje społeczne organizowane na terenie Ostrołęki. Jedną z takich największych akcji jest Świąteczna Zbiórka Żywności, która skupia ponad 700 wolontariuszy. Dzisiaj odbyły się oficjalne podziękowania wolontariuszom. Wolontariusze otrzymali kalendarzyk Super Wolontariusza ze zdjęciami z akcji społecznych. Podczas gali zaprezentowano przygotowany dzięki wsparciu prezydenta miasta Janusza Kotowskiego film promujący wolontariat. Prowadzący galę Eliza Klimaszewska i Jakub Frydryk podziękowali wszystkim, dzięki którym ostrołęcki wolontariat może tak prężnie działać. Szczególne podziękowania skierowali do prezydenta Janusza Kotowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Maciaka oraz dyrektora ostrołęckiego akwaparku Mariusza Mierzejewskiego. Wyjątkowym bogactwem wspólnoty samorządowej są bezinteresowni ludzie, zwłaszcza młodzi, którzy potrafią angażować się w sprawy innych, potrafią pomagać, potrafią marznąć czasem, żeby zebrać coś dla drugiego człowieka, potrafią angażować się w wydarzenia kulturalne, społeczne, potrafią po prostu być dla drugiego człowieka. To jest prócz jakichś spraw zabytków, czy imprez, czy wszelkich dochodów, czy wydatków miasta, szczególne bogactwo. Młodzi, chętni ludzie, którzy nie pytają, co będą mieć za to, że posłużą drugiemu człowiekowi. To jest dla mnie zaszczyt, że mogę przebywać z wolontariuszami, że mogę słuchać ich, mogę się od nich uczyć także tego, co jest ich dobrym sercem. A w Ostrołęce mamy to szczególne bogactwo. Kilkuset młodych ludzi angażuje się w służbę drugiemu człowiekowi. Mamy fantastycznych nauczycieli, opiekunów, którzy jakby budzą do dobra. I bardzo to optymistyczne. To wyjątkowe bogactwo naszego miasta. Na scenie pojawili się także koordynatorzy i organizatorzy pierwszej ostrołęckiej świątecznej zbiórki żywności. Dariusz Maciak i Mariusz Mierzejewski. Od początku tych zbiórek żywności wspólnie z Mariuszem Mierzejewskim ważne dla nas było to, by ta zbiórka jak najbardziej się rozszerzała, zataczała coraz szersze kręgi, dotykała różnych społeczności, grup, które się w nią zaangażują. Bo tylko razem możemy zrobić jeszcze więcej. I bardzo się cieszę z tego elementu samorządowego. Mariusz Mierzejewski do niedawna przecież radny, teraz dyrektor Parku Wodnego, dalej nie składa broni w trzecim sektorze i pracuje nad tą działką wolontariatu. Ja się cieszę, że od początku w tej działce są samorządowcy, radni, przewodniczący samorządów osiedlowych, radni osiedlowi. Wymienię tylko kilku z nich. Dziś odbierali także podziękowania. Jerzy Grabowski, Czarek Dębski, Darek Bralski, Marek Gogulski, Robert Bartkowski, Adam Ziarno, to tylko niektórzy z wielu zaangażowanych. Dzisiejsze spotkanie potwierdza, że idea wolontariatu, idea pomagania innym w Ostrołęce kwitnie i coraz więcej młodych ludzi chce pomagać. Ta niesamowita ilość ludzi, którą organizuje dookoła siebie Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne, ta niesamowita ilość imprez, w których stowarzyszenie uczestniczy i pomaga, zarówno tych bardzo widocznych, tak jak świąteczna zbiórka żywności, ale tych wydarzeń mniejszych, kiedy to członkowie stowarzyszenia organizują jakieś małe spotkania dla dzieci, pomagają im spędzić fajnie ferie i tak dalej. To wszystko powoduje, że wolontariat się krzewi w Ostrołęce. Wolontariat staje się coraz bardziej popularny i to bardzo fajnie, że młodzi ludzie chcą pomagać innym, a przy okazji zdobywać niesamowite doświadczenie. Ostrołęka dzięki m.in. wsparciu ze strony samorządu jest jednym z najaktywniejszych miast na mapie polskiego wolontariatu. Miasto Ostrołęka od zawsze wspiera akcje charytatywne. Cieszy nas, że tak liczna grono wolontariuszy, przez co osiągają one. My w samorządzie staramy się wspierać te dobre akcje. Chcemy też sami się angażować. Są radni, którzy potrafią zakasać rękawy i pomóc.
zebrać różne dary, rozdzielić je odpowiednio, posłużyć drugiemu człowiekowi. Ja doświadczam wielu dobrych spraw i doświadczam też radości z bezinteresownej pomocy, zwłaszcza jeśli jest to faktycznie bezinteresowne. Pierwszą ostrołęcką galę wolontariatu uświetnił występ kabaretu Szuje ze Ostrołęki. Ja miałem mieć gitarę, lecz tam ze trzy akordy, więc tylko przekazuję tekst za pomocą mordy. Raz lepiej, raz gorzej, na rachunki i chleb zarabiamy. Narzekanie wszak nic nie pomoże, więc cieszymy się z tego, co mamy. Mamy pracę i garba od pracy, satysfakcji też trochę do tego. Kasy tyle, co proboszcz na tacy. Zaraz, zaraz, poczekaj kolego, co znowu? Byliśmy wszak kwintetem, no, wspomniałeś tak na początku, no. Więc trzeba rzecz wyjaśnić, by całkiem być w porządku. No po co? Kumpli zwolniliśmy, no. Dwóch jeszcze nas zostało, jak widać. To razem daje cztery, co z piątym z nas się stało. No, słuchaj, nieważne. Zaraz to państwu zdradzę. Przestań. Choć kumpel wściekły z zamknij się. Bo piąta z nami była, wspaniała striptizerka. Drastyczne sceny. Dalsza część striptizu po godzinie 22. Dziękujemy.